Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku FIFA 17 Ultimate Team. Mamy poniedziałek, mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. No, ja bardzo miło wbiłem Gold 3, ale to był mój najgorszy weekend. Grało mi się słabo, znaczy ja grałem beznadziejnie po prostu i tyle. Były małe zmiany w moim zespole, jednak spokojnie. Jeszcze nie sprzedałem Sona. On tutaj nadal jest, jednak no 49 bramek w 57 meczach. Bywało lepiej. Jest Christian Eriksen, czyli mój nowy nabytek. Stwierdziłem, że sprzedam De Bruyne, tam sprzedałem dwóch milików, by mieć końsy, no i postawiłem właśnie na duńskiego pomocnika, który ma naprawdę świetne statystyki, no i wybrałem go, ponieważ jest zwinny, odrobinę szybszy od Kevina De Bruyne, no i właściwie ma lepsze statystyki niż Belg, więc chyba nie muszę tutaj dłużej tłumaczyć. Oczywiście, no, Aguero i... No i to tyle, po prostu zmieniłem tego De Bruyne i sprzedałem kilka kart. Jeśli chodzi o moją listę transferową, to nic ciekawego tutaj nie ma. Kevin poszedł za 84, kupiłem go za 76, więc nie wiem, może z 3-4 tysiące zarobiłem i mam dosyć dużo kart ocenionych na 84 na liście transferowej, plus trochę z Bundesligi, bo wkrótce będzie SBC za około 3 tygodnie albo 4, Lewandowski, więc będzie można zarobić. Okej, ja już nie przedłużam, kilka rad wam teraz przesłałem, lecimy z ligą pierwszą i rozpoczniemy moim rezerwowym składem, bo stwierdziłem, że nie będę wydawał monet na kondycję. Serie A, po prostu Serie A, ponieważ ja bardzo lubię tę ligę w grze. Jest Balde Diallo, którego tam trafiłem w paczce za te afrykańskie SBC. Oczywiście Arkadiusz Milik, Gomez za Food Champions, Kandreva, Asamoah, Bonaventura. No nie muszę czytać tych nazwisk, wy znacie tych piłkarzy. Jeszcze Wojtuś Szczęsny na bramce. No mam nadzieję, że ta drużyna sobie poradzi w lidze pierwszej. Food Champions... Było ok, mimo że nie wygrałem, ale było ok. Trzymajcie kciuki. Ok, pierwszy przeciwnik znaleziony i jest to solidny gracz. Dwie złote karty za Food Champions, Andre Gray oraz Mane. No jestem ciekaw, czy dostanie kolejnego informa. Jeśli tak, to ta karta będzie... Nie, nawet nie chcę o niej myśleć. Ogólnie chciałbym wam tak podziękować, wszystkim wam podziękować za to, co ostatnio się dzieje pod filmami. Kurczę, nowa seria, 13 tysięcy łapek w górę wcześniej. Co ja nagrałem? Ten draft nagrałem, oczywiście nie wygrałem, nawet no, z pierwszej rundy nie wyszedłem, ale i tak więcej niż 10 tysięcy polubień, naprawdę. To jest niesamowite, mam wrażenie, że poważnie pod względem tych wszystkich łapek w górę itp. To będzie mój najlepszy weekend w historii ogólnie YouTube'a i Milik! 0-1, no i tutaj dla Arka to też trzeba docenić, czyż nie? Nie no, spokojnie. Nie będę aż tak wymuszał tych łapek. Jeśli wam się materiał podoba, to zostawiacie pozytywną ocenę i to jest dla mnie oczywiste. Ale jestem zdziwiony, że tak łatwo mi to poszło. Ja nawet nie myślałem. Właściwie nieważne, za dużo gadam, muszę grać. Nie no, tak gadam o tych łapkach, czasami gadam o subskrypcjach, ponieważ chciałbym w tym miesiącu dobić do 1 000 000 subów. Wy powiecie, że to niemożliwe. Ja powiem, że wszystko jest możliwe i teraz doskonale. Gomez wychodzi, 100% okazja, ale Azpilicueta go odepchnął. No niestety, jest to świetny dribbler z naszego SPO, ale jednak brakuje mu siły. O, dobre. I to gol. Gol czy nie? Chwila. Abate, co tu robi Abate? Abate zdobywa bramkę 0-2 w 9 minucie, dobra. Nie wiem, co się dzieje. Autentycznie nie wiem, co się dzieje, bo ja gram na ślepo. No okej. Chciałem tutaj zdobyć gola. Interwencję chyba ręką, ale co z tego? Abate wykończył jak rasowy snajper i... Okej, dziwny mecz. Naprawdę dziwny mecz. Jak na kolesia, który wbił gol 2 w... Mane bardzo ładnie podał do... No nawet nie wiedziałem kogo. Andre Gray. No oczywiście, jest to bramka. Świetny piłkarz, więc nie dziwi się, że trafia do siatki. No dobrze, no. Wiecie, nie szukam wymówek. Arkadiusz do Kejty. Kejta uderza! 1-3. 1-3. Przypomnę tylko, że na bramce jest Dawid De Gea. I właśnie dlatego ja to powtarzam, kurczę, w co drugim filmie jednak mówię. Nie widzę sensu w wydawaniu 100 tysięcy na bramkarza. Sami zobaczcie. Skandal, po prostu skandal. Dawid nawet nie zareagował. Oj, to jest bardzo głupie zagranie. W tym momencie Anglik powinien zostać wyrzucony z boiska. I bardzo dobrze, panie sędzio. No i cóż, chyba stracił swoje najlepsze ogniwo. O, Kandreva ma 4 gwiazdki sztuczek, właśnie się zastanawiałem, czy ma, czy nie. Okej, teraz De Gea miał szczęście. Kurczę, Miranda, no oczywiście on nie jest szybszy od Senegalczyka, Mane wypuścił sobie piłkę, ale wślizg! Czysto. Oj, to nie wyjdzie. Wyszło! Niesamowite! I nie ma bramki, ale pech teraz. Naprawdę jestem zaskoczony tym, jak potoczyła się ta pierwsza połowa. 1-3. Przeciwnik mogłoby się wydawać, że powinien grać dobrze. Ale nie gra dobrze. O to właśnie chodzi, że... Nie wiem, może brat od niego konto wziął. To byłoby logiczne wytłumaczenie.
Ale się zagalopował tym Martialem i... Aha, fajnie, fajnie. Naprawdę się bałem go popchnąć, wiecie, z łokcia, bo... Czasami można trafić tam, gdzie się nie chce. Pozdro, Sławek. A właśnie, Mane. To Mane jest jego najlepszym ogniwem. No i... Chyba sobie jaja robicie. Gdzie jest moja obrona? To ja gram w przewadze, a nie mój przeciwnik. No dobrze, może teraz coś z tego wyjdzie. Tylko czy Milik wejdzie w pole karne? No wchodzi, wchodzi. Okej, to jest świetne miejsce. Wow. Zobaczmy. Bonaventura! I niestety nie ma bramki. Szczęścia nie mamy, no. Ponownie, dobre dośrodkowanie. Jaka tam główka? Keita z dystansu, gol! 3 do 4, ja kurczę, gdy go trafiłem w padce. Ja powiedziałem, że on wygląda jak Martial w Serie A. Sami widzicie, co on teraz zrobił. Strzelałem, bo nie widziałem innej opcji, nie widziałem innego rozwiązania i opłaciło się. Kapitalna bramka w 75 minucie, no Keita naprawdę mi teraz zaimponował. De Gea po raz kolejny pokonany. Ojej, to musi być bramka Arkadiusz Milik. No to może teraz, naprawdę, ja już nie mam nerwów. Podanie, Milik, Milik, do końca, ojeju. Czy ktoś widzi w tym jakiś sens? Koniec spotkania, 90 minuta, koleś wychodzi z meczu. No może narzekałem trochę na Milika, ale i tak dobry mecz w jego wykonaniu. Bramka, asysta, nie mam się do czego przyczepić, naprawdę... Będę szczery, zdominowałem przeciwnika. Głupio stracone dwie bramki, ale i tak udało mi się wygrać. No, fajna drużyna, ale serio, jestem zaskoczony, że tak dobrze grało mi się tym składem, bo zrobiłem go na odwal, by nie wydawać co chwilę 1500 monet na kondycję, a naprawdę grało się przyjemnie, jednak teraz oczywiście moja drużyna numer 1. It's over. No właśnie, to jest Shaqiri, bo... Nie wiem, ja lubię tego piłkarza i chciałem sobie nim trochę pograć. Nie mam się do czego przyczepić. Spełnia swoje zadania w tej formacji. No i gramy, tak jest. Aguero jest na ławce. Bo czasami robię zmianę w trakcie spotkania i Eriksen schodzi na ŚP, Son na ŚPO, a na napad wchodzi Aguero. I to działa, więc... Okej, dobrze szykuje się ciekawe spotkanie, ponieważ jak możecie zauważyć po nazwie mojego przeciwnika, jest to Rosjanin. Neymar, Jesus oraz Sterling na napadzie. Rzadko spotykana formacja w tej grze, jednak naprawdę solidna drużyna. Wow. Okej, już po pierwszych sekundach czuję, że łatwo nie będzie. Przeciwnik narzucił dosyć szybki styl. No i muszę się do tego dostosować. W poprzednim spotkaniu, no wiecie, mogłem wszystko robić na spokojnie, a tutaj, o, będzie ciężko. O tym właśnie mówię. Szybki odbiór, choć to samo się tyczy teraz Eriksena. Bardzo dobrze, choć kolego, jesteś ŚPO. Nie cofaj się aż do połowy boiska. Ale staram się to zrozumieć. Patrzcie na Eriksena, patrzcie na Eriksena. On w ogóle nie bierze udziału w akcji ofensywnej. Bo nie musiał, ponieważ to jest 0 do 1, a bramkę zdobywa Sherdan Shaqiri. Wow. Naprawdę wow, to było proste. Niby tak gadam, że będzie ciężko, a co robię? W 7 minucie zdobywam pierwszego gola. No to wiecie, chciałem po prostu was zaskoczyć, że mówię, że będę grał słabo. To niespodzianka. Bardzo dobre wykończenie. Jak na słabszą nogę, jestem pod wrażeniem. 500. występ Smolinga. O matko, ale w tej FIFA ja biję rekordy, ponieważ serio, już mam więcej niż 400 meczów Martialem. Tutaj mecz numer 100 Smolinga, no ale wiecie, to ze względu na to, że ja go trafiłem w padce na początku gry, jest niewymienny, ale to brawa dla niego. Eriksen teraz do Sona. Ach, wystarczył jeden zwód i mielibyśmy setkę. Wiedziałem, że rzut karny. Begovic, coś ty zrobił. Ricardo Rodriguez... Karne w tej grze są tak zrąbane. Myślę, że nie tylko ja tak mam, że kurde, idealnie wyczuł ruch, ale co z tego, skoro ta piłka i tak się jakoś w chory sposób odbija od bramkarza i jest bramka. Jakie proste to było, no i... Zaczyna się. Begovic raz obroni świetnie, jednak teraz... Czemu oni uciekają od tej piłki? Nawet nie komentuję. No to jeszcze jedna, Neymar pewnie znów podanie do środka, tak jest, 4-1. Beautiful game. Powiecie, że to moja wina, tak jest, oczywiście, to ode mnie zależy, czy piłka złapie piłkę, czy nie. Nic nie naciskałem, po prostu normalnie go kontrolowałem. Przeciwnik potrafi, czy ja potrafię? No nie potrafi, Aguero! Jeszcze Son, jeszcze Shaqiri, prosto w bramkarza, to jest bez sensu. Naprawdę, napastnik za 217 tysięcy. Mówię tutaj o Kunie Aguero i co on robi? On trafia w nic, nie trafia, no.
Smalling, mecz numer 500 i to będzie piękny sposób na zakończenie tego spotkania. Aha, myślałem, że czerwona kartka. To tylko pokazuje, jak ta gra jest piękna. Sterling leci sam na sam, chamskie wejście Smallinga od tyłu i co robi sędzia? Sędzia go ostrzega. Tak. Bardzo dobrze. No i PA, skończył Neymar. Myślałem, że jeszcze do kogoś poda. Naprawdę, i w takich momentach się zastanawiam, po co mi jest tak naprawdę taka drużyna? Skoro Aguero gra jak szajz, no. Jak... Nie, już nawet nie mam sił na używanie takich słów w języku polskim. Son 6,7, Aguero 5,9. Co to jest? Spokojnie, nie sprzedaję tego składu, po prostu wrócę do poprzedniej formacji. 4-1-2-1-2. No i może tak będzie lepiej, ten Aguero i Son, no ale mówię, ja wiecie czego nie lubię w tej grze, że słuchajcie, mi się grało świetnie tym Sonem na początku, no strzelał jak na zawołanie, kurczę, 3 mecze z rzędu nim grałem i on w sumie zdobył 8 bramek, ale co się teraz dzieje, sam chciałbym wiedzieć, nie może kończyć, w ogóle nie widzę go w napadzie, Aguero też jakiś taki półprzytomny, no, nie wiem. Po prostu nie wiem, z drugiej strony ten skład Serie A, no poezja w pierwszym spotkaniu, sami widzieliście. Dobrze, nadal będę próbował stawać, wiecie, ulepszać swoje umiejętności, co z tego wyjdzie, zobaczymy w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro na kanale. W czym? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Cześć!